No to kochani, mamy ostatnie spojrzenie na ołtarz halloweenowy w tym roku, dlatego że za moment zmieniam wystrój, dekoracje i już przez miesiąc będzie inny wystrojek na karty. Girlanda też do ściągnięcia. Kielich. Mój altar. I moi kochani, po wielkich przemianach takoż wygląda. Stół do wróżenia, już macie nowy design na tym na YouTubie. Natomiast vlog wejdzie potem, ale tak to wygląda. Mi się bardzo podoba. Jedziemy. Korek. Nie fruje to mnie, bo boli. Dobra, wyłączam moją ulubioną piosenkę z tejże płyty. Zostawiam was jakoś po ludzku. Jadę do Grzegorza, do... Świetnie. A bateria się da wyczerpaniu. Jeszcze raz again. Ujęcie drugie. Jadę do Grzegorza. Do trzech razy sztuka. Hej moi kochani, jeżeli widzicie, że jestem piekielnie rozbawiona, to tylko dlatego, że trzeci raz zaczynam mówić to, że jadę do Grzegorza. Po prostu, jasno widzę. Ale stoję w koru, jadę. To jest powiedziane na wyrost. Toczę się. Na pieszo mnie wyprzedzają. Zaczynam raz czwarty tego vloga. Zaraz zacznę piąty. Mam koło siebie pasażera, który ma głupawkę. I nie mogę tego normalnie zacząć. Chciałam powiedzieć, że... Stoję w korku, poryczałam się już ze śmiechu, kropka. Że stoję w korku i ma nawet mnie na pieszo wyprzedzają z tymi zniczami na ten cmentarz, ale nie mogę. Zaraz nagram mojego gościa specjalnego i puszczę normalnie na YouTube. A powaga już. Dobra. Sorry. Przepraszam. Dobrze, jeszcze raz. Puszczę wam to chyba jako bloopersy. Witajcie kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jadę właśnie do Jasnowidza. Jestem gdzieś. Za każdym razem nie mogę skończyć tego tekstu. Bo mi normalnie blokują moją pracę. Śmiejąc się non stop, ja nie mogę. Ja nie mogę. No, o. Tak, takie są jednorożce. Po prostu tu, tu. No i dupa. Dobra, wyłączam się, nagram ten wstęp jutro. Wsiądę do samochodu, ustawię się gdzieś, nagram. Tak będzie, papa. Pół godziny później, a my nadal w korku.
ale nic to, bo już jesteśmy na prostej po światłach i rondzie, więc już teraz będzie po prostu korek, a nie próby upchnięcia samochodów gdzie bądź. Ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia bardzo kiepskiej drogi, tylko nie logistyki kierowców, tak to bywa. A włączyłam się, żeby wam poświecić ładnymi kolorami tam z tyłu. Świetne drzewa, świetne liście, piękna pogoda. Więc warto sobie po prostu porozmawiać. Dobre lustro do... Grzegorzu, ty twój ołtarzyk po prostu, wiesz... Teraz zobaczyłem, mówię... No, znam skądś ten kominek. Bardzo podobny do mojego. A zobaczcie, jaką ładną ma tą taką. Co to jest właściwie? Takie ładne coś. Na podgrzewacz. Ja palić świecę, palę w tym świecę, ale w momencie, kiedy wyciągnę... Znaczy zdejmę kurę, bo ona niestety... Tak, bo musi... Tak, dokładnie tak. Ładna to. Wiesz co, ja ci powiem, że ja ze 3 lata z kominkiem, z tym wynoszeniem tego i stwierdziłam, że kaloryfery nie są takie złe. Bo nie jest takie ten. Bo tam to było widać, nie, że jak rzeźbione, a tu się trochę... I wy tylko tyle tego ciasta zjedliście? Bo nie ma tak, żeby u Grzegorza były normalne kanapki. U Grzegorza jak są kanapki, jedyną głodną ja tutaj jestem, chciałam zauważyć, ale to nic. To są właśnie takie artystyczne, prawie rzeźbione. Ale to piękne. Grzegorz, my jedziemy do Warszawy na te. Dobrze. My jedziemy na Warszawy. Będziemy normalnie. Odciskam po prostu na miska. Przepraszam, ale nie mam, nie mogę wspomnieć, są te. Jestem przeszczęśliwym posiadaczem klawiatury bezprzewodowej. Tutaj obrabiam dla was film o moich notesach. Klawiaturkę sobie włączam, cyk, cyk, i mogę sobie wygodnie pisać, bo tak to moje rączki nie sięgały tam po prostu. A teraz nawet czy tytuły filmów, czy coś, to mam znaczne ułatwienie, także ciągły progres sprzętowy następuje. No ale chociaż troszeczkę wygodniej, także bardzo, bardzo jestem zadowolona. A tam płoną moje świece. I tutaj są dwa podgrzewacze, słuchajcie, które mają płonąć 8 godzin. Zobaczymy, czy tak będzie, bo jeżeli tak będzie, to będę ich wierną fanką. Dąby Scotta. Tak. Także tak to u mnie wygląda wieczorkiem. Praca w re. Ale klawiatura ułatwia tę pracę, także przeszczęśliwa jestem. Tu jeszcze wam chciałam pokazać świece, jakie dostałam wraz z podgrzewaczami. Mamy wanilię, pomarańcze i czekoladkę. Pięknie pachnie nawet przez folię. Jest świeczka sówka, której nie będę zużywała, tylko sobie postawię jako ozdobę świąteczną. Myślę, że taka zimowa świeczunia bardzo ładna. Lawenda i teraz, no zobaczcie, kot jak zwykle na pudle nagrywam, ale lawenda i teraz jestem ciekawa, czy jest cała świecą, czy to coś jest twarde, znaczy jakieś tam gliniane, ale to, no szkoda mi będzie tego zużyć, bo to strasznie ładnie wygląda. No i ostatnia lawendowa lawenda, takie odładne świece. No i oprócz tego właśnie te podgrzewacze dostałam na 8 godzin. Włączyłam je o 18 i będę sprawdzała godzinę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale świece są zacne, uważam. A tu dzień jak co dzień. Nagrywamy horoskopy na nadchodzący tydzień. Jeszcze muszę uzupełnić sobotę i niedzieli, bo patrzę, że nie ma, a powinno na kanał wejść. Tutaj oczywiście podgląd filmu. Komineczek, w którym płonie jak zwykle wszystko, co możliwe. I biureczko, z którego potem macie widok na horoskopy dzienne, na które oczywiście bardzo mocno zapraszam. Cześć, cześć, witajcie moi kochani. U mnie dzień jak co dzień, czyli siwy dym.
Jadę na apel, dlatego że mamy święto niepodległości w niedzielę, a u nas w szkole apel jest dzisiaj, mamy piątek, więc ja już po prostu wyruszam z domu. Natomiast w domu została moja mama, która czeka na kuriera, ponieważ musi mi przynieść, znaczy kurier był wczoraj, ja byłam w szkole i dzisiaj przyjdzie raz jeszcze przynieść mi kostkę do, znaczy moduł Wi-Fi do drukarki. Dobra, nieważne. Sylwuś zamawiał, wie co. Ja tylko pirazok. Czyli taka sprawa. Po czym Petersunia przyniosła mi mnóstwo owoców do przebrania i mama właśnie siedzi i przebiera dla siebie, dla mnie do zjedzenia, do ugotowania, bo tam niektóre są już takie wklęsłe, bym powiedziała. Więc tak robimy. A czy na dwie ręce po prostu. Ja nie ogarniam pewnych sytuacji czasem, bo to tyle pracy jest. Powiem wam, że jest 9 stopni, ale jest nieco mglisto, bo nawet tak stoję z 50 metrów przed kościołem, bo taka mgła jest. Ale okej, jadymy, gitarę mam w szkole, nutki mam w szkole, wszyscy jadą akurat, nie wiem, jakaś taka godzina kiepska. Trochę się umalowałam, ubrałam się w ogóle od 7, o 7 się obudziłam, ale pogrzebałam w księdze cieni. Ubrałam się, umalowałam i tak naprawdę mało kosa. Aha, pranie sprzątnęłam, bo już odleżało swoje. Tak, konstruktywnie to może to nie było, chociaż ten. Założyłam długie kozaki, sukienkę, getry. Jadę apelować. Czekajcie, zaraz wam w oczy trochę popatrzę, ale... A, jeszcze wsiadam do auta, on tak odpala, jakby chciała, nie mógł. No, świetnie w ogóle. Tutaj ważne, żeby dojechać, nie? Tutaj ten, tam jak nawet do Biedronki jadę, to najwyżej nie pojadę, ale jak są jakieś apelowe rzeczy, to tam cała szkoła za przeproszeniem czeka, więc lecieć trzeba. No, także super. Ale w biegu, od 7 w biegu, no bo to trzeba trochę się umalować, żeby jak człowiek wyglądać, przemyśleć, co się ubrać, żeby jak człowiek wyglądać. A potem jeszcze na mamę czekałam właśnie, żeby przyszła, bo tu kurier, tu wszystko naraz po prostu. Tak jakby nie było apelu, to bym w domu była i kuriera przyjęła. Ale tak to nie było opcji, no ktoś musiał przyjechać. Jeszcze sąsiad mówi, to ja wezmę, ale ja tak sobie myślała, tu pomidory, jabłka od Grzegorza jeszcze. No to trzeba by było to przebrać i zrobić i się podzielić. Mama teraz siedzi i robi. Dobrze, trochę uprzątnęłam, bo jeszcze dzisiaj o godzinie 24, za 5 zresztą, Dominika przyjeżdża do mnie, czyli jednorożec niewielki. Przyjeżdża i co? I potem się w sobotę spotykamy z łodziakami. Może ja jeszcze Dominikę do Akszona zatargam, tylko będę musiała obczaić wszystko i wszędzie, gdzie co i jak. Samej to nie fajnie, a z kimś można. No i potem Dominika jedzie w sumie w niedzielę rano, to tyle co się prześpimy. Ja zrobię program, a jeszcze muszę pościel właśnie wytargać, ale to już nawet nie po południu jak przyjdę, tylko po filmie. Nawet jak skończę o 22, to będę miała prawie 2 godziny na to, żeby przygotować jej pościel, rozłożyć łóżko. Niech ta dziewczyna śpi. No, to takie rzeczy tylko w erze. No to się dzieje, ale widzicie tą mgłę za oknem, nie? No, tak jest listopadowo. Ale ciepło jest w miarę. Nie ma mrozu, nie ma jakiejś durnej pogody. Ja mam auto zatankowane. Mogę jeździć do jednorożców, także na pewno. Dzisiaj rano nawet filmu nie robiłam, bo wpadam na maila, patrzę 5 maili, znaczy patrzę 3, potem koło 9.35 mówię, nie zaczynamy, będziemy najwyżej działać wieczornie. A to też Sylwester jeszcze przyjdzie ten moduł założyć, zobaczyć, czy ta drukarka działa.
wszystko na raz po prostu. Wszystko na raz. Tak to bywa. No, ja dojeżdżam już, moi kochani, do szkoły. Zaraz wam pewnie pokażę. Bardzo ładnie wyszła gazetka. Jedna, druga. To wam pokażę, jak wyglądają. Bardzo ładnie śpiewają. To pewnie wam też nagram. No, takie tam szkolne, apelowe rzeczy. Skręcamy ulicę prowadzącą do szkółki. Wczoraj, jak miałam przerwę, trochę auto posprzątałam. Mam jedno okienko w piątek. Chociaż mogłam auto posprzątać, wyszłam, mówię, a i tak siedzę, to co ja będę robić? Papierów miałam do zrobienia, sprzątu na samochód. Dobry pomysł to był. Zaparkowane, zadziabane. Wychodzimy, idziemy dalej.